Zastanawialiście się kiedyś, jak działa 4-letni smartfon? No ja właśnie się zastanawiałem i dlatego przez ostatni tydzień korzystałem z iPhone'a 6s, działającego pod kontrolą najnowszego iOS 13. Zobaczmy, co z tego wyszło. Był to dosyć karkołomny pomysł i on się wziął w sumie stąd, że kupiłem iPhone'a 11 Pro swojej narzeczonej, więc jej iPhone X trafił do mojej siostry, więc jej iPhone 6s, ten oto, miał iść na sprzedaż. Ale zanim postanowiłem go sprzedać, uznałem, że poużywam go trochę, no i przy okazji zaktualizuję do najnowszej wersji systemu, no bo w tym czasie właśnie iPhone'y dostały iOS 13, a iPhone 6s był najstarszym wspieranym modelem i to jest w sumie jego ostatnia duża aktualizacja. Jak więc pomyślałem, tak zrobiłem, zacząłem korzystać z tego telefonu, no i co tu dużo mówić, no bardzo miło się zaskoczyłem, bo ten iPhone naprawdę działa nieźle. Dużo osób mówiło mi, że iPhone 6s i iOS 13 to jest generalnie zły pomysł, że nie aktualizuj tego, o matko, ja mam iPhone'a 6s i mam iOS 12, to działa źle, tragicznie, nie rób tego dla własnego bezpieczeństwa. No ja to zrobiłem, ale zrobiłem to w sposób czysty. Po prostu zresetowałem tego iPhone'a, wgrałem tutaj najnowsze oprogramowanie, dopiero później zacząłem się nim bawić i doszedłem do wniosku, że te wszystkie obawy osób, które mi mówiły nie rób tego, po prostu wzięły się stąd, że one przez te 3 albo 4 lata cały czas aktualizowały swój telefon, ani razu go nie zrestowały, nie przywróciły go do ustawień fabrycznych. No i jeżeli parę takich update'ów dużych wykonamy, to coś może się zacząć krzaczyć i to wiemy nie tylko z iOS-a, ale też Androida oraz Windowsa. Więc jeżeli masz iPhone'a 6s i coś Ci nie działa, no to po prostu go zaktualizuj do najnowszej wersji, później przywróć do ustawień fabrycznych i później go jeszcze raz skonfiguruj, no i gwarantuję, że on będzie działał naprawdę nieźle, bo ten iPhone 6s, ten 4-letni telefon, on po prostu działa świetnie i przez to byłem w ciężkim szoku, bo nie widziałem tego nigdy na porównywalnym smartfonie z Androidem. I żeby nie było, że ja jestem gołosłowny, ja przez jakiś czas, przez kilka miesięcy korzystałem z Nexusa 5X, czyli telefonu wydanego w prawie tym samym czasie, wyposażonego w czystego Androida, korzystałem z niego jako z drugiego smartfonu. To było po tym incydencie, kiedy straciłem telefon w Taxify'u i po tej sytuacji po prostu uznałem, że jeżeli idę spożywać pewne substancje, to nie biorę ze sobą żadnego przedmiotu kosztującego 4000 zł, zwłaszcza najnowszego smartfona. Więc miałem tego Nexusa 5X, którym dało się płacić, którym dało się zamówić Ubera i w takiej sytuacji więcej nie potrzeba. Ale ten smartfon działał po prostu źle. On działał naprawdę źle. On się zacinał, on się zawieszał. I tego samego spodziewałem się po iPhone'ie 6S. Ale używałem go przez tydzień, później go używałem jeszcze przez kilka dni, a później złapałem się na tym, że mimo jego wad w sumie nie mam zbyt wielkiej ochoty na to, żeby przesiadać się na jakiś inny telefon, bo co prawda on ma 4 lata, ale po prostu działa. To było dla mnie zaskoczenie tym bardziej, że no, skoro to jest stary telefon, mamy tutaj stare podzespoły. Mamy tutaj 2 giga RAM-u, mamy 64 GB pamięci wewnętrznej, bo to taka droższa wersja tego iPhone'a 6s. I ten procesor nawet sprzed 4 lat, on po prostu śmiga. Tutaj wszystko działa, więc na wydajność w ogóle nie mogłem narzekać. I tak naprawdę nie mogę nic więcej powiedzieć, bo czy jakieś testy syntetyczne, czy coś tutaj ma sens? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem najlepszą recenzją jest to, że ten smartfon po prostu działa. Przeglądanie stron, Messenger, kilka aplikacji naraz, zamawianie taksówek, Pokémon Go, wszystko, aplikacje bankowe, płacenie za pomocą NFC, to wszystko po prostu działało i nie mogłem narzekać na ten smartfon. Kiedy tak mnie słuchacie, to można pomyśleć, że to jest smartfon idealny. No nie jest, ale mnie bardzo miło zaskoczył, bo po prostu bardzo dobrze działa. To nie jest sprzęt idealny przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy mamy tutaj. To jest aparat, który jest tragiczny jak na dzisiejsze standardy. Robi naprawdę brzydkie zdjęcia. To znaczy iPhone 6s, kiedy wychodził, to już nie błyszczał pod względem fotografii mobilnej, a teraz to już w ogóle jest jak kalkulator. Robię tym zdjęcie rozmazane, brzydkie, nijakie. Ble. Naprawdę nie lubię tego, to jest dramat. Drugim problemem tego smartfona jest akumulator, który ma tam niecałe 2000 mAh bodajże.
Generalnie ja ten smartfon ładowałem 2, 3, 4 razy dziennie, naprawdę. I część z Was powie, że a, no ale tutaj jest stary telefon, stary akumulator, to tak działa. No właśnie nie, bo był ten program wymiany baterii, że za 129 zł można było wymienić akumulator i ja to w zeszłym roku zrobiłem, więc tutaj kondycję akumulatora mamy około 94%, czyli całkiem niezłą. I mimo to ten akumulator jest tak mały, on jest tak mały, że go trzeba ładować cały czas i żeby było jeszcze smutniej, no to ten iPhone nie wspiera jakiegoś szybkiego ładowania, więc to ładowanie trwa, trwa, trwa i trwa, więc ostatecznie kończy się tym, że trzeba wszędzie latać z powerbankiem. I tak naprawdę to wszystko, co możemy powiedzieć o tym smartfonie, no może jeszcze to, że to jest ostatni iPhone, który miał złącze jack. Więc jeżeli macie słuchawki przewodowe i chcecie słuchać czegoś na iPhone, nie korzystając z przejściówek, no to jest tak naprawdę jedyny model, którego teraz możecie używać. No może jeszcze iPhone'a SE, który ma te same podzespoły, ale jest mniejszy. No i tak naprawdę, w sumie tak podsumowując, to naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony i mam takie jedno małe marzenie, żeby smartfony z Androidem też tak działały. No bo to, że 4-letni telefon po prostu śmiga, a za rok będzie 5-letni i też będzie śmigał, tylko już nie dostanie kolejnej wersji systemu, to jest dla mnie naprawdę coś niesamowitego. To jest świetne i tego nie zapewniają smartfony z Androidem, nawet czystym, co pokazał ten Nexus 5X, z którego korzystałem i o którym mówiłem. I moim zdaniem w tym XXI wieku, w tych czasach konsumpcjonizmu i tak dalej, warto mieć telefon przez 3, 4, 5 lat, nie zmieniać go co roku tak jak ja, tylko ja muszę, bo mam taką pracę, i po prostu cieszyć się tym urządzeniem, które mamy i nie produkować tych elektrośmieci, bo po co to generalnie robić? Po co zaśmiecać planetę? Ale producenci telefonów nas do tego zmuszają, no bo przecież jak kupimy smartfon, to on po 2 latach już będzie działał zazwyczaj źle. Tak jest w przypadku większości smartfonów z Androidem. Jak kupimy jakiś flagowy, to on za 3 lata będzie śmigał. A tutaj, proszę bardzo, 4 lata działa super. 5 lat też będzie działał super. Więc mam po prostu takie marzenie, żeby każdy smartfon po 4 czy 5 latach działał tak płynnie jak ten iPhone 6s. Żebyście jednak nie zrozumieli mnie źle, ja nie polecam kupna tego smartfonu w 2019 albo w 2020 roku, bo to po prostu nie ma sensu. Bo ten smartfon już nie dostanie żadnej dużej aktualizacji, ma kiepski aparat, ma bardzo kiepski akumulator. Ale jeżeli już go macie, to nie widziałbym większego powodu poza tym akumulatorem, żeby zmieniać go na coś nowego. A tak już na sam koniec zupełnie, no to standardowo. Proszę Was, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym smartfonie i może Wy macie Androida jakiegoś 4-letniego albo starszego, który po prostu śmiga. Jak tak, to proszę napiszcie o tym w komentarzach, bo ja jestem tego bardzo ciekaw, bo mi się tego nie udało doświadczyć, sam chętnie poczytam. Poza tym standardowo, jeżeli film się podobał, łapka w górę, jeżeli Xiaomi lepsze, to łapka w dół, a poza tym widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Cześć!